też miałem kiedyś taki dobry samochód, Opel Astra z 2003 roku, to był chyba model H lub nie, to był G, mam popraw, no Astra 2003 rok, to był G? G, chyba tak, nieważne. W każdym razie 1.7 CDTi, diesel, bardzo konkretny samochód, z turbo, więc naprawdę jeździł dobrze. Miałem nim kolizję, 7 i ostatnią, rok temu, w styczniu. Ten samochód przeżył ze mną bardzo dużo. 6 razy go tłukłem, 7 razy. Raz miał szkodę całkowitą i to już ten 7 raz, to już była długa szkoda całkowita, którą wyrobiłem tym samochodem, ale mi się po prostu uczyłem jeździć. To był samochód, którym się uczyłem jeździć. I mimo, że miał tyle kolizji, zawsze wyjeżdżał od mechanika, to była żyleta. On mógł w ogóle tam nic, nie mógł, tam po takiej kolizji on mógł nawet nie odpalać, znaczy ten, mógł mieć krzywe koła, krzywe osie, tam drzwi się mogły nie domykać, ale silnik zawsze odpalił, zawsze dał radę nim przejechać. Więc akurat tak się złożyło, że te wszystkie kolizje wcześniejsze to były z mojej winy, a tym razem to nie, było, to nie była moja wina. Nie była moja wina, jechałem swoim pasem, miałem skręcić prawo, więc jechałem swoim torem ruchu. Facet robił manewr skrętu w prawo, w bramę, więc środkowego pasa, żeby pod odpowiednim kątem wjechać, zajechał mi drogę, wjechałem w niego. Ja w związku z tym, że zazwyczaj to była moja wina, nie przyznałem, spisałem oświadczenia, tak coś mnie w ogóle natychnęło, żeby do teścia zadzwonić, który jest emerytowanym policjantem drogówki. Dzwonię do niego następnego dnia, pytam się go: tato, była taka sytuacja, miał kolizję. On powiedział: słuchaj, mogę się wczoraj zadzwonić, bo to nie twoja wina jest, no. Przecież on wykonywał manewr, ty byłeś na swoim pasie ruchu, to na nim ciążył obowiązek zachowania szczególnego bezpieczeństwa. Teraz lepiej jedź w ogóle nad policję od razu i złóż zeznania, złóż zawiadomienie o tym zdarzeniu drogowym i to się jeszcze da odkręcić, tak? Mówię, no okej, da się to odkręcić pewnie, tak? No bo jak już spisałem oświadczenie, facet poszedł do ubezpieczyciela, no to już koniec. Przyznałem się do winy, tak? Zostałem sam, wziąłem na siebie odpowiedzialność za to zdarzenie. No to ja będę płacić odszkodowanie, no nie za bardzo mi się chciało płacić odszkodowania, bo żeby moje mamy tak podskoczyły składki, że to w ogóle byłaby masakra. Nie wiem jaka byłaby reakcja dalsza. W każdym razie poszedłem złożyć zawiadomienie o tej kolizji. Komenda, drogówka w Łodzi na ulicy Strykowskiej wezwała tego pana, oczywiście on mandat nie przyjął. Zaczęło się postępowanie przed sądem, przed izbą karną. Więc przyszedłem na pierwsze postępowanie, usiadłem i mówię: no dobrze, no Boże, studiuję prawo, nie jestem profesjonalistą. Nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie. Facet jeszcze w ogóle adwokata sobie wynajął, więc mówię, no to ładnie po prostu będzie, tak, to ładnie. Usłyszałem tylko jedno słowo. Parakletus. Parakletus. Słowo było mi już bardzo dobrze znane, bo sobie wcześniej zbadałem. Obrońca, adwokat, ten, który broni, ten, który występuje w obronie kogoś. Mówię, dobrze, Boże. To ja w takim razie dziękuję Tobie, że ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, na co zwrócić uwagę. Wiem, jak przedstawiam, wiem w ogóle, jak się zaprezentować. Dziękuję, że będę mieć że wygram tę sprawę i dostanę no 6 tysięcy złotych odszkodowania. Samochód był w ogóle warty 1800. Po tych wszystkich kolizjach on mówi: ja dziękuję Bogu, że dostanę 6 tysięcy złotych odszkodowania od tego człowieka za tą sytuację drogową. Przyszedłem na rozprawę. Po chwili okazało się, że ten adwokat jest bardziej przerażony tej sędzi prowadzącej niż wszyscy na sali. W ogóle już wiedziałem, że raczej ten człowiek nie będzie w stanie dobrze bronić tego oskarżonego. Natomiast mój obrońca oczywiście spisał się fenomenalnie. Wyszedłem, więc to zrobiłem, to sprostowałem swoje własne zeznania, które złożyłem na policji. Powiedziałem: proszę wszystkiego sądu, na sąd, pomyliłem się, tu się pomyliłem. Bo tu jechałem, tu nie widziałem, że ten pan włączył migacz, tutaj nie widziałem tego, tu nie widziałem tamtego, a w ogóle tu jechałem prędkością 70 na godzinę. W ogóle powiedziałem już całą prawdę. Łącznie z tym, że przekroczyłem prędkość. Na co moja mama oczywiście, bo moja mama to jest
doświadczony prawnik mówi, jesteś zwariowałeś, przyznałeś się do tego, że popełniłeś wykroczenie. Głupi jakiś jesteś. Mówię, no przepraszam, no nie jestem głupi, tylko robię tak, jak mówi mój obrońca, czyli Duch Święty, tak? Powiedziałem prawdę i pełną prawdę i tylko mogę powiedzieć prawdę, bo tylko prawda mnie wyzwoli. Mówi, słuchaj, jak przez twoją głupotę, przez twoje gadanie, przez twojego Boga przegrasz to postępowanie, to ja ci pieniędzy nie dam, żeby uregulować te wszystkie składki, tak dalej. Mówi, dobra, to mi nie dawaj, jestem pewny swojego Boga, tak? Nie potrzebuję, żebyś mnie tutaj umoralniała, czy mi mówiła, co mogę, czego nie mogę na tego sprawie. Zaczęło się robić ciekawie, ponieważ ja na tego, poza tym, że ja powiedziałem, ja sprostowałem swoje własne zeznania, to tam później dalej nic nie mówiłem. Nic za bardzo tam nie mówiłem, nic. Tylko jeszcze raz zwróciłem panu uwagę, bo pan mówił, że warunki atmosferyczne były takie, że była zamieć świeżna, ja powiedziałem, że mnie zarzuciło, powiedziałem, że ten pan nie mówi wcale prawdy, bo wcale nie powiedziałem, że mnie zarzuciło. Potem warunki atmosferyczne były bardzo dobre, nie było żadnej śnieżycy, było minus jeden stopień, nie padał deszcz, nie było żadnej szklanki na tej najezdni, była bardzo dobra pogoda. To były dwie rzeczy, które w ogóle, to były dwa momenty, które mi się odezwały w ogóle postępowanie. Natomiast wszystko działo się w ogóle tak, że ten człowiek sam się zaczął coraz bardziej pogrążać. Coraz bardziej zaczął pogrążać się w swoich kłamstwach, w swojej wersji. Hitem już było to, że powiedział, że wjechał do bramy, że wjeżdżał do bramy pod kątem 30 stopni, więc ja tak wziąłem sobie rękę, mówię, no nie, to coś tu nie gra. To jest 90, 30 stopni to jest tyle. Mówię, no nie, no to niemożliwe, bo w ścianę wjechał, tak? Więc tak ta sędzia prowadząca już widziała, że gość w ogóle coś nie mówi w ogóle prawdy. Coś tu w ogóle jest bardzo nie tak. No i finał był tego taki, że był powołany biegły, oni tam tego biegłego powołali dwukrotnie, bo raz żeby dał opinię tą podstawową, później uzupełniającą. No i ja w ogóle patrzę na to wszystko, mówię, Boże, ja dziękuję, że pomieszałeś im języki, że oni nie wiedzą, co mówić. Ja dziękuję, Boże, że teraz rzucasz światło prawdę na tą całą sytuację. Ja sobie siedzę na tej rozprawie i ten obrońca zadaje pytania. Zadaje te pytania, w końcu się sędzia prowadząca wkurza, powiedziała, panie mecenasie, czy pan zada w końcu chociaż jedno pytanie, które nie zostało opisane dokładnie w opinii biegłego? Chociaż jedno, które już nie zostało uwzględnione w aktach sprawy i na które już nie była udzielona odpowiedź. Kurz w ogóle siedzi. Nic. Zero. Biegły wyszedł, mówię, na pewno będzie ktoś chciał powołać nowego biegłego, ponieważ mu się nie podoba opinia. Po czym pan mecenas staje, sędzia pyta się, czy są jakieś wnioski, chcecie złożyć państwo dowodowe, bo teraz oczywiście z tego tak chcę. Złożyłem wniosek o złożenie o powołanie nowego biegłego, gdyż opinia ta jest niespójna. A ona pyta się, no przepraszam, panie mecenasie, był biegły, mógł pan zapytać pytania dotyczące tej niespójności. Dlaczego pan mecenas nie zadał pytań dotyczących niespójności opinii biegłego, gdy biegły był obecny? A no to zapomniałem, to trudno, to wniosek nie zostaje uwzględniony. Dziękuję. Zamykam przewód sądowy. Ogłoszenie w roku będzie tego i tego dnia. Ja sobie wyszedłem elegancko. Mówię, dobrze, okej, okay, ja dziękuję Boże, że rzecz jest wygrana. W międzyczasie tutaj stawiennicy kościoła mocy się ze mną stawiali na tą całą sprawę, ja już w ogóle wyszedłem na to tajnym najcie. Wszystko było cool. Tylko, że gość złożył prośbę o uzasadnienie wyroku. Na co moja mała pani kara, pierwszy co zrobiła, to mówi, nie, będzie składać apelację, zobaczysz, i tak dalej, to wszystko się przedłuży. Ja mówię, mamo, to czy ten głos złoży apelację, czy nie, to mnie to w ogóle guzik interesuje, ponieważ modliliśmy się z kościołem, że będzie wygrana, to będzie wygrana, to zrobiłem jeszcze lepszy manewr, to ja w ogóle tam posłałem aniołu, żeby ta apelacja w ogóle nie wyszła. No i oczywiście apelacja nie wyszła. Wyrok się uprawomocnił, to wszystko bardzo długo trwało, ponieważ też był strajk w międzyczasie pracowników administracji sądowej, więc to wszystko trwało z półtora miesiąca. Dostaję odpis wyroku, wysyłamy go do ubezpieczyciela, tego pana i uwaga. Samochód to jest w ogóle najlepsza część, to jest punkt kulminacyjny. Samochód wartości rynkowej obecnie 1500-1800 zł. Z 2003 roku. Po 7 kolizjach i 2 szkodach całkowitych odszkodowanie z tym samochodem zostało
wyliczone na 5,7 tysięcy. 5700 złotych. Jak ja to zobaczyłem, jak ja to w ogóle usłyszałem, i w ogóle największe było zdziwienie mamy. Ja mówię, jak to, słuchaj, dostaliśmy za ten samolot 5700 złotych. To jest w ogóle niemożliwe. Ja mówię, widzisz, panikę siałaś, mówiłem ci, że ja się pomodlę z Jezusem, że jak coś razem ustanowimy, to nie ma opcji, żeby było inaczej. Więc, że jeszcze w międzyczasie się modliłem, żeby temu facetowi nie dowalili w ogóle za dużej kary. Bo tak, no bo opinia biegłego, dwukrotna, przewód są postępowanie sądowe. Są jedna opinia biegłego, 2,5 tysiąca złotych, więc na szczęście. I ja wyszedłem z tego obronną ręką, bo za samochód warty 1500-1800 złotych ubezpieczyciel nam trzasnął 5700. No i akurat jak się dowiedziałem się, jaki jest wzrok, to na szczęście temu panu też nie przyklepali za dużych kosztów postępowania sądowego, bowiem je obniżyli. To chyba z 5000 do 700 złotych, więc Amen. Naprawdę dziękuję Jezusowi, chwała po prostu mu za to, że on swoje dzieci broni i no nie ma opcji, żeby nie wyjść z nim na płuc. Nie ma opcji, żeby człowiek wierzący, jeżeli stoi w wierze, jeżeli do końca tylko nie zostaje rozchwiany, jeżeli on cały czas jest w ufności i nawet nie wejdzie do niego gram strachu, to nie ma opcji, żeby coś się nie powiodło. Po prostu, no bo ja niestety na tym postępowaniu za bardzo nie mówiłem. Nie mówiłem tam za bardzo nic. To po prostu to postępowanie się toczyło i ja polegałem na nim. Więc to nie była moja zasługa, to nie była moja jakaś, nie wiem, tam zbyt duża erudycja, którą mogłem się pochwalić przed sędzią, bo tam, nie wiem, czym mogłem się tam pochwalić, no. Jak ja nawet jeszcze studiów prawniczych nie skończyłem, jak na razie. Więc po prostu chwała mu za to. I dziękuję, że to się wszystko skończyło i że mogę odebrać swoje 5700 złotych. Ja się tak śmieję, bo ja byłem takim świadkiem tych różnych Artura przepychanek i perturbacji. Pamiętam w różnych takich odcinkach tego, jak on rozmawiał przez telefon z tą mamą, bo dla mnie takie było, myślę, że po prostu tak przyglądałem się i wiecie, ktoś może powiedzieć, no to jest, dlaczego taki odcinek historii, bo to jest właśnie to, że nie ma wycofania z wiary. Ale nie ma wycofania z wiary na zasadach takich, że w środku ja wiem, że wierzę, a na zewnątrz to ja w ogóle używam zupełnie innej formuły przekazowej. On jak rozmawiał z mamą, jako mama jest nieodrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, prawnikiem, jak on mówi. I ja słuchałem na przykład tego, ona mu mówiła, co ty robisz, przecież to w ogóle się nie uda, przecież apelacja złożona, a ten tak, przez ten telefon tak gadał z nią, mówi, to jest nieprawda, co mówisz, w ogóle Jezus jest ze mną, ja powiedziałem, ja aniołów posłałem. Słowo honorową daję, nie słyszałem ani razu, a ja jestem bardzo uczulony na tym punkcie. Bo ja cholernie poważnie biorę temat w ogóle języka. Ani razu nie usłyszałem, żeby w takiej rozmowie zwykłej powiedział, okej, tam mamo, myśl sobie co chcesz. Nie myśl sobie co chcesz, jeżeli ty do mnie dzwonisz, tak? To ja rozpieprzę twoją filozofię Bożą prawdą. I to jest nieważne. W ogóle, czy sprawa jest duża, czy mała. Ważne jest to, że nie ma gdzie palca wyłożyć. To jest ważne, co tutaj padła taka rzecz. Jeżeli ty nie wycofasz się, nie dasz się tam wsadzić w ogóle diabelskiego palca niedowiarstwa, to nie ma, że ci się coś nie uda. Rzecz mała czy duża, to w ogóle nie ma bardzo.